O technicznym aspekcie fotografii podwodnej mogliście usłyszeć w odcinku numer 10 z Marcinem Trzcińskim. Dzisiaj porozmawiam z Piotrem Stusem, którego pasją jest właśnie fotografia podwodna. Piotr opowie o fascynującym świecie pod wodą z perspektywy pasjonatów fotografii. Podzieli się swoimi doświadczeniami, pokazując, jakie wyzwania stanowi przed nim fotografia podwodna oraz jakie niezwykłe obrazy można uchwycić podczas tych ekscytujących wypraw. Od odkrywania raf koralowych po spotkania z egzotycznymi gatunkami morskiej fauny i flory. Odcinek ten zapewnia Wam niesamowitą podróż do tajemniczego świata podwodnego, pełnego kolorów, życia i niezwykłych emocji. Podcast spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. No dobra, cześć Piotrek. Cześć Kamil. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio nurkowałem w lagunie Truk w Mikronezji. Czyli to rozumiem ciepły klimat, ja byłem słaby z geografii. Ciepłe, trafiłeś. Ja, to pani nauczycielka powinna być ze mnie dumna w tym momencie. Jak było? Było fascynująco, bo to takie jedno z najbardziej znanych wrakowisk na świecie, najbardziej znanych wrakowisk. Było troszkę trudniej z pogodą niż poprzednim razem, troszkę bardziej wiało, padało. No okazuje się, że rejony tropikalne też mają swoje humory. To ale tak. Było fascynujące, fascynujące. Zadam pytanie pewnie, bo znam wrakofilii. A jestem tutaj znowuż ignorantem totalnym. Co jest fajnego w oglądaniu złomu? No, biorąc pod uwagę to, o czym mamy rozmawiać, to w oglądaniu złomu najfajniejsze jest to, że można ten złom fotografować. To jest siła tego nurkowania dla fotografów. No właśnie, bo fotografia to twoja pasja, twoje hobby. Robiliśmy kilka odcinków i omijaliśmy ten temat. Ale naprawmy to. Tak, naprawmy to, nadszedł ten pomysł. To co, zostawiam ci mikrofon, opowiadaj o fotografii, ja wracam za godzinkę. No, to jest świetny pomysł, tylko może przedłuż to o jeszcze jedną godzinę. No właśnie, to ja zacznę tak od początku. Kiedy zająłeś się fotografią podwodną w takim razie? No w zasadzie od samego początku, kiedy zacząłem nurkować. Tak się udało, że w klubie, w którym uczyłem się nurkować, w krakowskim Krabie, była dobrze wyposażona ciemnia i można było fotografować od razu, zaraz w zasadzie po nauczeniu się nurkowania. Mówisz ciemnia, czyli to były aparaty jeszcze analogowe? No oczywiście. Oczywiście, no, mam taki staż, że mogę się pochwalić doświadczeniami fotografii analogowej, podwodnej. No dobra, bo fotografii cyfrowej to od razu na ekranie widzę, że mi wyszło, nie wyszło. To rozumiem, że w analogowej było dużo gorzej. W analogowej było to dużo bardziej tajemnicze i dużo bardziej ekscytujące. Co będzie po powrocie z wyjazdu nurkowego? No właśnie, jak to wyglądało? No wyglądało to tak, że czasami to, na co najbardziej liczyliśmy, faktycznie pojawiało się na zdjęciu, a czasami była miła niespodzianka, a czasami rozczarowanie. No po prostu, wiesz, no też nie było internetu w takim sensie, w jakim teraz o nim myślimy. Nie było w związku z tym masy tutoriali, podręczników, poradników, więc wszystko się tak, po prostu ludzie się przebijali przez te meandry fotografii podwodnej opieszale i trzeba było dużej dyscypliny, żeby sobie pospisywać wszystkie parametry, co robimy, co ustawiamy, potem to przeanalizować. Wiesz, no nie zawsze się ludziom chciało. To było troszkę na żywioł, pewne rzeczy wychodziły. Na pewno świat fotografii podwodnej wygląda teraz zupełnie, zupełnie inaczej. No tak, mamy lepsze lampy, algorytmy korygujące kolory, no cuda mamy. Wiesz co, sprzęt nie był zły, był po prostu, był czasami... Można było powiedzieć w zasadzie, że nie był gorszy niż teraz, ale faktycznie było dużo trudniej wejść na taki poziom, na jaki teraz wskakuje się dosyć szybko. W związku z tym też te pomysły na zdjęcia były dużo mniej ekstrawaganckie, dużo mniej frapujące czy intrygujące, bo trudno to było zweryfikować od razu. No rozumiem, fotogrametrii podwodnej też wtedy raczej nie było. No wiesz co, wręcz przeciwnie. Fotogrametria była, bo to cały czas jednak jest, ona może była inna niż ta, którą znamy teraz, ale ona była. To jest bardzo techniczna fotografia i dużo łatwiej i dużo bardziej przewidywalna, jeżeli się już przygotowuje jakiś plan zdjęciowy. Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie, które zrobiłeś pod wodą i się udało wywołać, nie? Tak. Co więcej, wywołałem film w koreksie w namiocie na obozie nurkowym. No i potem nawet mieliśmy taki walizkowy powiększalnik, więc zrobiłem odbitki. No i to wszystko były takie rozmyte duchy podwodnej roślinności i ryb. I w zasadzie mam do tego duży sentyment, ale trudno to nazwać udaną fotografią podwodną. Ale każdemu, kto na to patrzy, mogłeś mówić, że to jest cokolwiek? Dokładnie tak. Mogłem mówić, że to jest cokolwiek.
No i co, zainteresowała cię ta fotografia i tak... Wiesz co, z fotografią jest po prostu tak, że ona pozwala wytrwać w nurkowaniu. Ma parę takich aspektów, które są nurkowi potrzebne. To znaczy, po pierwsze, kiedy już potrafimy nurkować, ona pozwala, korzystając z tego, że umiemy nurkować, pozwala po prostu robić coś fajnego pod wodą. No, to może być po prostu dobry pomysł na dalsze bycie blisko z nurkowaniem. Ma z całą pewnością wymiar takiego adrenalinowego polowania na obrazy, więc widzimy w internecie, jakie zdjęcia ludzie robią w danych miejscach. Jedziemy tam, no i próbujemy zrobić coś podobnego. I się najczęściej nie udaje. Ale czasami się udaje i to wyzwala, to daje taki dreszczyk emocji, fajnego napięcia przed nurkowaniem. Czasami niefajnego, no jeżeli coś nie wychodzi, nie spotkaliśmy ławicy 100 rekinów młotów, tylko było ich 20, to wyobraź sobie, że ludzie potrafią być rozczarowani, prawda? Przecież na BBC to wygląda inaczej. Więc to jest super. Na pewno można się bardzo rozwijać fotograficznie, no bo to jest troszkę inna dziedzina fotografii, troszkę inna niż ta powierzchniowa, więc tu jest dużo rzeczy nowych do nauczenia się. No i z całą pewnością stajemy się lepszymi nurkami, bo to jest zabawa wymagająca bardzo dobrej techniki nurkowania, doskonałej kontroli pływalności, więc wszyscy zaawansowani fotografowie podwodni i fotografki podwodne, których znam tutaj na naszym polskim grajdołku fotograficznym, to są wyśmienici nurkowie. No tak, bo to troszeczkę sprzętu się bierze, nie? Wiesz, to nie o to chodzi, bo rozumiem, że zapytałeś, że trzeba być dobrym nurkiem, żeby nie pogubić tego wszystkiego. No, zdecydowanie właśnie. Tak, no to też. Ale wiesz, to pogubić to jedno, ale tam masz tak, aparat, lampy, to wszystko, jeszcze manometr i tak dalej, jak ktoś jest początkujący nurkiem i zagapi się, nie wiem, w swoje GoPro, to różnie bywa. No tak, to znaczy, to też nie jest tak, że to jest zabawa zarezerwowana dla bardzo doświadczonych nurków. Myślę, że to jest takie fajne sprzężenie zwrotne, że im ktoś bardziej stara się fajnie fotografować, podąża za tym też potrzeba rozwoju nurkowego, a czasami wręcz ta fotografia wymusza podświadomie pewien rozwój i często na przykład, kiedy prowadzę kursy techniczne, to na początku fotografowie zdecydowanie widać, że oni po prostu potrafią ustać w miejscu, potrafią utrzymać pływalność, ale przede wszystkim potrafią trwać nieruchomo w wodzie, co często dla nurka wcześniej nie stojącego przed takimi wyzwaniami jest problemem, żeby po prostu zatrzymać się i wisieć. A tak, fotograf to i czekać na tą ławicę. Czy 100 młotów, prawda? No, Marcin Trzciński opowiadał mi, jak właśnie chyba na Wisie polował na jakąś ośmiorniczkę właśnie w ten sposób. No tak, no Marcin jest tutaj przykładem osoby obdarzonej dużą cierpliwością i faktycznie ta cierpliwość na pewnym etapie jest potrzebna. Na pewnym etapie po prostu już się nie da zrobić lepszych zdjęć, nie mając na to czasu. To niestety jest problem przy takich typowych nurkowaniach rekreacyjnych, gdzie grupa płynie z punktu A do punktu B, no i celem jest przepłynięcie tego dystansu. A tymczasem czasami się zdarzało na przykład na safari fotograficznych, które robiliśmy w Nautice w Egipcie, że grupa fotografów wpadała z pontonu do wody i w tym samym miejscu ich odbieraliśmy po godzinie, bo na pytanie, dlaczego nie popłynęli dalej, powiedzieli, że tam, gdzie wpadli, było świetnie. Tak. W związku z tym nie było powodu, żeby płynąć. Zawsze na wycieczce znajdzie się jakiś fotograf, na którego się czeka. To dokładnie nawiązujesz do tego, o czym mówię. To znaczy, jeżeli w grupie jest jeden fotograf, to on niestety najczęściej, jakby nie był sympatyczny czy sympatyczna, jakich fajnych zdjęć nam by później nie przekazał w prezencie, to jest jakimś tam problemem dla grupy, bo grupa chce płynąć, prawda? Pożerać przestrzeń, a fotograf no, chciałby się zatrzymać gdzieś i sobie coś fajnego, albo też, no nie sobie tylko, ale zrobić po prostu dobre zdjęcie. Czas jest tutaj potrzebny, dlatego zdecydowanie polecamy zawsze fotografom wybieranie się w takie miejsca i na takie imprezy, gdzie jest przynajmniej grupa fotografów, których można połączyć i żeby byli po prostu szczęśliwi. A powiedz mi, wolisz fotografować przyrodę, wraki, ludzi, czy wszystko po prostu? Lubię fotografować wszystko. Jestem pod tym względem cholernie mało wybredny. To wynika też z tego, że
że praktycznie każdy temat wymaga przygotowania i też człowiek się rozwija fotografując dane wątki, w związku z tym poza tym no, ta fotografia, którą ja uprawiam, ona częściowo służy nam w nautice po prostu jako materiał reklamowy, więc powinna być też wszechstronna. No właśnie, bo teraz tak sobie wyobrażam, ja pamiętam, jak bawiłem się w fotografię tą naziemną, mieliśmy nawet studio fotograficzne ze znajomymi, nie lubiłem fotografować ludzi, bo się ruszają. Przyroda taka statyczna, jakieś krajobrazy były super. Jak to jest właśnie pod wodą? Bo wraki ci nie odpłyną. Niezdyscyplinowany model to jest przekleństwo. To jest człowiek, który, to wiesz, jeżeli już zaakceptujesz, że kiedy widzisz go w swoim wzierniku, czy tam na ekraniku swojego aparatu, że on w ogóle nie jest partnerem, tylko jest elementem kompozycyjnym, to już jest coś, prawda? Bo to wymaga od niego pewnej dyscypliny i zadbania o siebie. Ale tak naprawdę, no, fotografowanie ludzi, tak, także płyniemy wspólnie, to jest wyzwanie. Często na kursach fotografii podwodnej, takich parodniowych, gdzie jesteśmy gdzieś na wyjeździe, jednym z takich podsumowujących zadań jest zrobienie reportażu z nurkowania. No i to zawsze jest wyzwanie, ponieważ ci ludzie praktycznie mają swoje pomysły, a fotograf swoje. Więc to jest pewna umiejętność. To się da zrobić i rzadko z tego wychodzą wybitne zdjęcia, bo większość zdjęć, które oglądamy z udziałem nurków, to są zdjęcia pozowane. Wydaje się, i w zasadzie im lepiej są pozowane, tym bardziej naturalnie wyglądają. Więc no, modela trzeba sobie wychować i są ludzie, którzy się do tego świetnie nadają, są ludzie, którzy powinni aparat fotograficzny, człowieka, fotografa z aparatem omijać, tak? Bo nigdy z tego nic nie będzie dobrego. Właśnie rozmawiałem z Goldi na temat pozowania pod wodą. No tak, Goldi z racji predyspozycji wykonywanego zawodu jest w tej grupie pożądanej w towarzystwie. Ale opowiada się, że to nie jest takie łatwe zapozować pod wodą. Nie, jeszcze wszystko się rusza i tak dalej. Tak, a najczęściej model po prostu powinien gdzieś tam się ustawić w kadrze i trwać, prawda? Trwać tam i... Czyli znowuż doskonała pływalność. Oczywiście. Już widzę kursy bycia modelem podwodnym, nie? Nie uwierzysz? Są takie kursy. No właśnie. Nawet dla dzieciaków. Model podwodny, tak. Pięknie. Teraz w SSI w Explorersach, czyli w Nurek Odkrywca, tam jest po prostu dla dzieciaków jest fotograf podwodny, ale też jest kurs modelingu podwodnego. Kto nie chciałby mieć fajnych zdjęć z podwody, prawda? No właśnie, większość ludzi chce. Tak. Większość ludzi chce mieć fajne zdjęcia. To jest super. Czy tak, ludzie, a przyroda, zwierzątka, tak. Duże ławice, czy raczej te małe żyjątka, rafy? To znaczy znowu, wszystkie tematy są super, pod warunkiem, że masz czas, żeby... Przyroda ma najczęściej na nas wyrąbane. To znaczy, byłoby super rozumieć też, że tak jest, nie ingerować za bardzo w to, co się dzieje, nie być podwodnym, fotograficznym natrętem, rozumieć, że jeżeli błyskamy żółwiowi 20 razy w oczy, to na pewno nie jest dla niego fajne. Zawsze popatrzeć na to, na czym klękamy, jeżeli musimy się o coś oprzeć albo o coś się opieramy, żeby ręką, żeby tam nie robić po prostu zamieszania, żeby czegoś nie zniszczyć. I niestety gro fotografów o tym nie pamięta i zachowuje się bezkompromisowo w stosunku do przyrody i w niektórych miejscach się wręcz patrzy niechętnie na ludzi z aparatami, bo oni po prostu niszczą rafę, niszczą dno i jest z tym dużo więcej problemu. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że te zdjęcia potem najczęściej lądują na jeden dzień na Facebooku, a potem znikają albo w ogóle nie są publikowane, więc to wszystko jest kompletnie bez sensu. No widzisz, to jest to właśnie, dobrze mówię o tym mruganiu takiemu żółwiowi, bo pewnie jakbym pomyślał, to bym o tym wiedział. Tak naprawdę. Pytanie, czy osoby się o tym... Rozumiem, że na kursach, powiedzmy, z fotografii podwodnej o takich rzeczach się mówi. No, zdecydowanie tak. Odpowiedzialny instruktor powinien o tym powiedzieć, bo to po prostu koszty czasami nie uzasadniają, znaczy po prostu nie, efekt końcowy nie uzasadnia tego zamieszania, które się pod wodą robi. No i trzeba mieć na to czas, trzeba mieć wiedzę, gdzie pewne organizmy fotografować. Czasami po prostu no, wystarczy pojechać, co prawda najczęściej to dużo kosztuje, ale wystarczy pojechać w miejsce, gdzie pewne organizmy są. Bo ludzie jadą na Morze Czerwone i na przykład oczekują, że sfotografują mantę na przykład, albo rekina wielorybiego. A ich tam nie ma. A one tam bywają. Bywają, prawda? Niekoniecznie są na stałe. Czy jeszcze dochodzi biologia do tego, cała przyroda? No, biologia w fotografii przyrodniczej jest
jest zdecydowanie często występującym elementem, tak? Jeżeli chcemy fotografować przyrodę, no to dobrze wiedzieć coś o tym przyrodzie, o tej przyrodzie, jak się zachowują zwierzęta, które gatunki po prostu nie opuszczają swojego siedliska i tam cały czas się kręcą. Wymaga to pewnej wiedzy i mam taką obserwację też, że im fotograf jest mniej napalony na jakieś zdjęcie, tym zwierzę w jego towarzystwie zachowuje się spokojniej i pozwala na więcej. Więc ta taka spina, żeby koniecznie zrobić jakieś zdjęcie, często jest przeciwskuteczna. To, co mnie by interesowało, to czy to zwierzę mnie zje, czy nie zje. Tak, no w przypadku konika morskiego, czy jakiegoś ślimaka nagoskrzelnego możesz być spokojny, nic no, się nie stanie. Jak ma kolce, to może być niefajny. Ale wiemy, żeby nie dotykać. Tak, ale wiemy, żeby nie dotykać, tak. No dobra, to jeszcze teraz wraki. No wraki mi się kojarzą, widziałem parę wraków pod wodą, brązowe, stalowe, zardzewiałe, ciemne. Tak. Wiesz co, no jest coś na pewno fascynującego w tym, że coś, co miało pływać, co jest dziełem inżynierii, nagle leży na dnie, na stępce albo na burcie. To są prawdopodobnie największe takie artefakty pochodzenia ludzkiego, które możemy spotkać pod wodą, bo żadne budowle podwodne raczej nie oglądamy ich pod wodą w tych rozmiarach, a tutaj stuparudziesięciometrowe kolosy, które stają się też taką sztuczną rafą z czasem, w związku z tym te nurkowania wrakowe często są doskonałymi nurkowaniami przyrodniczymi, więc zarówno dla tych, którzy chcą fotografować wraki, jak i dla tych, którzy chcą fotografować przyrodę, to jest super miejsce. Jest też oczywiście tam, jeżeli się zapuścimy gdzieś głębiej, w te wnętrza, trzewia wraku, dochodzą jakieś takie, powiedzmy ta adrenalina związana z nurkowaniem w przestrzeniach zamkniętych, to też oczywiście może dobrze wyglądać na zdjęciu i pobudzać wyobraźnię. No zdecydowanie, zwłaszcza jak wygląda się te właśnie zdjęcia już, to właśnie wywołane tak jakby z tym światłem, z tym wszystkim. Tak, no tu też trzeba powiedzieć, że takie, tak się uczciwie przyznać, że takie zdjęcie niewywołane, ono jeszcze nie błyszczy, a później no to, co robiliśmy kiedyś pod powiększalnikiem w ciemni, teraz załatwia się w Lightroomie, no i ta postprodukcja zdjęcia faktycznie, no czasami efekt końcowy odbiega dosyć znacznie od tego, co mamy w materiale surowym. No ale okej, oceniamy końcowy efekt. Ja wiem, że materiał... Też istotny fragment wiedzy fotograficznej, w tym fotografa podwodnego. No właśnie, bo to, że inaczej wygląda ta wersja surowa od tego, co jest na ekranie, to jest jedno, ale czy te zdjęcia wywołane oddają to, co widzimy okiem? Wiesz, to już dużo zależy od indywidualnego podejścia fotografa. Są takie osoby, na przykład dobrym przykładem jest Irka Stangierska, która buduje po prostu swoje światy i one są troszeczkę odrealnione, wyglądają genialnie dzięki temu, że ona ma talent i odpowiednie wyczucie estetyczne, ale a są osoby, które w sposób bardziej naturalistyczny prezentują fotografię podwodną, czy też obrazy podwodne i no i po prostu to wygląda tak bardziej, powiedzmy, jak widzi oko. Chociaż zawsze mamy spory wpływ na to, jaki będzie końcowy obraz. Tak? Zawsze troszkę tą rzeczywistość troszeczkę podciągamy. No jasne. Powiedz mi, jak chcesz coś sfotografować, pewnie masz jakieś takie obiekty lub zwierzątka, których jeszcze nie masz na swojej, nie wiem, bucket czy liście. Aha. Zdradzisz, co byś chciał sfotografować, a jeszcze się nie udało? Wiesz co, no wybieramy się na wyjazd na Socorro jesienią tego roku. Tam jest parę takich punktów, w których pojawiają się duże zwierzaki pelagiczne i to zawsze jest, niezależnie od tego, ile sfotografowałeś mant lub rekinów lub delfinów, to z przyjemnością sfotografujesz je kolejny raz, ponieważ być może uda się to pokazać tak, jak chciałbyś takie zwierzę pokazać w ruchu, prawda? W ruchu, z tą gracją, być może to będzie cała grupa tych zwierząt. To jest punkt numer jeden. W marcu wybieram się na Raja Ampat, tam jest z kolei świat makro i wspaniały świat rafowy. To jest jedna cały czas z najlepiej zachowanych i najbogatszych w gatunki raf koralowych na świecie. Więc tam mam również parę takich zwierzaków, których nie sfotografowałem jeszcze. Chciałbym to zrobić, na przykład rekina dywanowego, z przyjemnością. Są ponoć tam popularnie, więc występują. Pierwsze słyszę o takim rekinku. Wymyśliłem tę nazwę przed chwilą.
Okej. Byłem 3 razy w Lagunie Truk i z przyjemnością wrócę tam jeszcze raz, ponieważ za każdym razem wiem więcej o tych wrakach i wymyślam sobie inne ujęcia, więc to też jest atut powracania w stare miejsca, gdzie po prostu wiesz, którędy wpłynąć, gdzie jak się ustawić, jak ustawić światła, bo z reguły wpływając do jakiejś maszynowni czy ładowni jest dosłownie parę chwil, żeby zrobić zdjęcia, a potem się sypie rdza na głowę, podnosi się osad, nawet jeżeli ludzie się dobrze poruszają pod wodą, no i okazuje się, że trzeba wrócić za rok. No tak. Mówiłeś o tym rekinie dywanowatym, to mi się przypomina taki obrazek z internetu, jak nurkowie rozpoznają zwierzątka. Ryba, 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 Nemo, ryba, ryba, ryba. Tak, dokładnie tak. To my też chyba inaczej nie mówimy już o błazankach, tylko jak o Nemo. Tak, ale mówię, to fajnie mi się tak łączy ta fotografia faktycznie z tą biologią i poznawaniem w ogóle tego życia podwodnego, bo to już nie jest tak, że zrobiłem zdjęcie ślimaczka, tylko coś konkretnego, prawda? Wiesz co, no i tak jak wspominałem, że fotografowie podwodni najczęściej są bardzo dobrymi nurkami, to są też bardzo często bardzo dobrze zorientowani w nazwach przyrodniczych, w zachowaniach zwierząt, no bo siłą rzeczy to zajęcie wymusza obserwowanie obiektów, które się fotografuje i można fajną wiedzę zbudować. Taką takie trochę myślistwo podwodne, tylko zamiast harpuna masz aparat. Nie? No właśnie wspominałem, że to jest taka, jest w tym masa adrenaliny, masa dodatkowo zużytego czynnika oddechowego oczywiście, no bo trzeba tam się przemieszczać, człowiek jest w ruchu, fotograf też no musi panować nad emocjami, a jak na początku nie panuje nad nimi, no to po prostu wypstrykuje się dosyć szybko z gazu. Ale warto. Powiedz mi, czy jako fotografowie inspirujecie się, albo jest takie, nie wiem, chciałbym mieć takie zdjęcie tego wraku w takim momencie kolega na przykład, bo fajnie tak, wyszło? Tak, tak, no to jest naturalne, wiesz, to trudno obojętnie zareagować na doskonałe ujęcie i nie spróbować zrobić czegoś podobnego. Oczywiście zawsze sugerujemy, żeby spróbować to sfotografować na swój sposób, ale myślę, że jest masa bardzo, bardzo podobnych ujęć, bo czasami trudno coś inaczej sfotografować, okay. Więc podgląda się, to jest okej, okay. to jest po prostu element warsztatowego rozwoju i nie ma w tym nic złego. Czyli jest takie pytanie, jak to zrobiłeś, to zdjęcie? Tak, tak, tak. I wiesz, i podgląda się. Część ludzi oficjalnie pisze, otwarcie pisze, z jakiej optyki skorzystało, prawda, przy jakich ustawieniach. No super. Ale na to się jeszcze nakładają się warunki, przejrzystość, prawda, i nie zawsze dokładnie da się z tego skorzystać. No mam takiego znajomego w internecie, który na jedno zdjęcie naziemne czekał aż 4 lata tak naprawdę. No nic dziwnego, wiesz, fotografia podwodna jest w jakimś sensie fotografią krajobrazową, więc trzeba trafić na dobry warun. I trzeba się napracować, stąd się też biorą dobre zdjęcia na przykład w polskich wodach, w Bałtyku czy w jeziorach, gdzie po prostu wyczekuje się na odpowiednią wizurę i wtedy można zrobić zdjęcie. I ludzie nie wierzą, że to pochodzi z Bałtyku czy z jeziora w Polsce Północnej, no bo nigdy takiej wizury nie widzieli. A fotograf się sprężył, skoncentrował, był tam 57 razy, tak. No i złapał wreszcie odpowiednie słonko i odpowiednią przejrzystość. No jak ten drewniany wrak na przykład, który Tomek Stachura zrobił. Tak, no tak. A Bałtyk wcale nie jest zły, jeżeli chodzi o przejrzystość. Jest słaby, jeżeli chodzi o światło na dużych głębokościach, ale przejrzystość jest fajna. Mnie najbardziej się znowuż podobają te zdjęcia z jaskiń, z kopalni, jak jest taki nurek i to wszystko tak rozświetlone. A, kręci cię to, co? Fajnie to wygląda, naprawdę, nie? No i to jest też ciekawostka, że w zasadzie tego tak nie jest nigdy, no prawda? Tak nigdy nie jest, dopóki nie wpłynie tam gwardia ludzi z aparatami fotograficznymi i z odpowiednim światłem, no bo brak światła być może nigdzie nie jest tak dotkliwy jak właśnie w jaskiniach, prawda? Albo gdzieś tam głęboko we wraku. No i są techniki, które pozwalają to poradzić sobie z tym. Taki dobrze zorganizowany zespół, model, oświetleniowcy, fotograf potrafi wykrzesać wspaniałe obrazy. Bardzo sugestywne, potem czasami ludzie są też rozczarowani, że to tak naprawdę tak fajnie nie wygląda, prawda, bo wpływają z jedną latarką i tam świecą, no ale zaraz, to przecież miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale na tym może też polega kreacja taka fotograficzna, że się ten świat pokazuje
tak podrasowany naprawdę na maksa. Czyli jak rozumiem, w tych zdjęciach wpływa sobie, nie wiem, dwóch oświetleniowców z lampami, model, który płynie, ma to super zdjęcie i fotograf, który jest gdzieś tam w tle i to... Tak, i potem tak. I potem po prostu cały splendor spływa właśnie, prawda, na gościa, który nacisnął spod migawki, nacisnął guzik. Ale wymaga to pewnej wyobraźni w ogóle, gdzie te światła poukładać, bo często się po prostu światła ustawia w takich wybranych miejscach, żeby podkreśliły przestrzeń, w której się fotografuje. Jest jakieś kontrowe światło zza tego nurka, które pozwala w ogóle tą sylwetkę odseparować od tej czerni, mm-hmm. która jest za nim. No i wreszcie współczesne i światła, które się pojawiły w ofercie podwodnej i aparaty fotograficzne serwujące tam czułości po parę i paręnaście tysięcy ISO po prostu pomagają albo umożliwiają wręcz zrobienie takich zdjęć. I to kiedyś było faktycznie nie do zrobienia. No tak, bo w analogu tak się nie dało, nie? No tam nie, po prostu no nie było. Też nie widzieliśmy tego, prawda, mhm. jak to wygląda i było to dużo bardziej siermiężne. Powstawały fajne zdjęcia jaskiniowe, ale na pewno nie z takim rozmachem robione jak teraz. A co w tamtych czasach tych analogowych było największym problemem? Czułość aparatu, czy być może oświetlenie? Nie, myślę, że największym problemem było to, że nie było takiego błyskawicznego feedbacku z po prostu co wychodzi przy konkretnych ustawieniach. Czyli wracałeś, nie wiem, z Meksyku wracałeś, i dopiero... Wracałeś z wyjazdu, wracałeś powiedzmy tam z Meksyku czy z Morza Czerwonego. Miesiąc to były długie wyjazdy, więc 3-4 tygodnie wracałeś, przywoziłeś worek filmów, wywoływałeś to gdzieś tam w jakimś punkcie. A trzy prześwietlone. Oglądałeś, wiesz... No i po prostu część wyszła, część nie wyszła, tak? Poza tym pamiętaj, że było powiedzmy 36 klatek, no tak. Więc na jednym trzeba było się bardzo dobrze zastanowić, co fotografujesz i człowiek był mniej skory do eksperymentowania w locie, mhm. prawda? A teraz część zdjęć powstaje dlatego, bo odważyłeś się zrobić, bo ten materiał jest, karta pamięci przyjmuje tam setki zdjęć na jednym nurkowaniu. Fotografujemy w ustawieniach seryjnych, jeżeli fotografujemy, fotografujemy szybkie zwierzęta w ruchu, czy jakieś dynamiczne sytuacje, gdzie ludzie wskakują do wody. Potem poddajemy to obróbce, bo mamy od razu materiał cyfrowy. No i to wszystko powoduje, że pojawiła się masa obrazów, które wcześniej były, po prostu w ogóle nikt nie podejmował takiego tematu, bo szansa na trafienie dobrego zdjęcia była mała. Ale były też takie kuriozalne sytuacje, gdzie na przykład w takim bardzo znanym modelu do fotografii podwodnej w Nikonosie 5 była taka płytka, którą się podnosiło do góry i pod nią przeprowadzało się film. A mhm. potem tą płytkę się domykało tak, żeby film był przyciśnięty do płaszczyzny migawki. I kolega pożyczył z klubu aparat, po czym naświetlił 10 rolek filmu na wyjeździe do Egiptu, lata 80. Naświetlił go nie podnosząc tej klapki, czyli wszystko, tam nie padł kwant światła na ten jego film. No i to wszystko przywiózł, prawda? Jestem przekonany, że on zerwał z fotografią podwodną, bo to nie do uniesienia w ogóle taka porażka. Nie? To tak jakbym nie wcisnął rekord teraz. No dokładnie, tak zresztą, a wcisnąłeś swoją drogą? No właśnie nie wiem, zobaczymy po. Zobaczymy za parę miesięcy. Dobra. No dokładnie. A powiedz mi, bo fotografia to fotografia, a filmowanie też cię kręci, czy już mniej? Wiesz co, miałem jakiś kryzys fotograficzny, więc zacząłem filmować, ale okazało się, że postprodukcja filmowa jest bardzo poważnym wyzwaniem, żeby był z tego taki materiał do oglądnięcia. No, po prostu przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, jak ten obraz ruchomy, co on ma opowiedzieć. I wzbogacić go jeszcze dźwiękiem. Wzbogacić go dźwiękiem, najlepiej komentarzem. Tak. No głosem i... Krystyny Czubówny. O, to byłoby doskonale w ogóle. Chociaż teraz być może AI jest w stanie sobie tak. z tym poradzić. Ale trochę pofilmowałem, dwa sezony filmowałem, składaliśmy z tego jakiś materiał, ale potem sobie odpocząłem i wróciłem do fotografii. Myślę, że to jest tak, że trochę trudniej jest uzyskać materiał zdjęciowy, który w jednym kadrze opowiada jakąś zamkniętą historię. Pod tym względem rejestracja obrazu ruchomego jest jakaś taka bardziej przyjazna. Ten
widzimy masę fajnych klipów, pojedynczych ujęć, które po prostu są dobre. Ale złożenie z tego spójnej historii, spójnego opowiadania już zaczyna być naprawdę wyzwaniem, z którym nie wszyscy sobie potrafią radzić. A ci, którzy na aparat fotograficzny zakładają GoPro, myślę, że nie mają ani dobrych zdjęć, ani dobrych materiałów filmowych, bo jedno konkuruje z drugim. Bo w sumie chodzi o te same momenty. Czy chcesz mi powiedzieć, że są ludzie, którzy biorą aparat, na niego naklejają GoPro i chcą mieć i film, i zdjęcia? Oczywiście. Znaczy ja nie wiem, co oni chcą mieć, ale wiem, co robią. Ale w sumie to jest dobra uwaga, bo ni to się skupiasz na zdjęciu, ni to na filmie. Otóż to. A tutaj są zupełnie inne potrzeby, prawda? Ujęcie musi mieć swój początek, koniec, ten klip pojedynczy, prawda? A ty w międzyczasie na przykład obracasz aparat w pozycję pionową, tak, i cały obraz tam fika kozła. To jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle problem, jak się tej fotografii podwodnej uczyć, ponieważ my mamy pewne nawyki powierzchniowe, które na początku bardzo przeszkadzają w fotografii podwodnej. Coś nam się nie mieści w kadrze, w związku z tym robimy dwa kroki do tyłu. Ty też tutaj z tym statywem jeździłeś tam i z powrotem, prawda? No a pod wodą się to kompletnie nie sprawdza, bo każdy centymetr od obiektu psuje obraz, więc... A czasem pewnie się nie da, jak jaskinia czy wrak. No więc właśnie, więc na przykład dopóki się kogoś nie przekona, że zdjęcia się robi z bliska i albo trzeba mieć szerokokątny obiektyw, albo robić zdjęcia makro, tak żeby ta warstwa wody pomiędzy obiektem a aparatem fotograficznym była jak najmniejsza. Ale to, co mówisz, jest ważne, bo ja pamiętam pierwsze zdjęcia, jak mi instruktor robił na basenie, to ja myślałem, że on zaraz we mnie wjedzie tym aparatem. Tak, i tak często jest właśnie, że my po prostu zbliżamy się tam, albo pokazujemy komuś, komu robimy zdjęcie, podpłyń. Tak? To się już bliżej nie da. Już nie da, ale właśnie okazuje się, że wtedy trzeba jeszcze bliżej. Tak więc trzeba tych modeli, nawet takich jednorazowych, powinno się zawsze troszeczkę wyedukować, co się będzie działo. Albo na przykład pstryka lampa błyskowa i gość ci odpływa z kadru. A tymczasem ty dopiero zrobiłeś takie zdjęcie, żeby ocenić parametry ekspozycji, coś skorygować. Tak? Bo ten wątek nam umknął właśnie. Tu jest ten natychmiastowy feedback, to znaczy mamy zdjęcie, rozumiem, jak jest powiązana czułość, przesłona, moc lampy i czas migawki. Tak, wiem, jak dostroić do następnego. I wiem po prostu, jaki tuning tutaj zrobić. No ale robię zdjęcie i gość wypływa z kadru, bo on myśli, że już jest po wszystkim. A to się dopiero zaczyna przecież. A on chciał dopłynąć tam, prawda, przepłynąć jeszcze pół kilometra. Więc przypomina mi się czasy, jak mój tata Zenita ustawiał do zrobienia zdjęcia. Tak. No tak, to mniej więcej właśnie tak wyglądało. No więc właśnie, więc po pierwsze ten nawyk takiego zbliżania się do obiektu, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa polega na tym, że te początkowe zdjęcia są bardzo, one są w sumie o niczym. To znaczy człowiek wchodzi pod wodę, ma aparat i może nie na oślep, ale po prostu kompulsywnie zaczyna naparzać zdjęcia jedno za drugim i potem oglądamy te zdjęcia na jakichś warsztatach czy kursach i tam w zasadzie nic nie ma. To wszystko dobrze wyglądało, kiedy się ruszało, kiedy bąbelki płynęły do góry, ryby pływały, słyszeliśmy jakieś dźwięki, a jak się później to ogląda na takim zamrożonym obrazie, to w zasadzie nie ma co pokazać. Więc to jest drugi problem, żeby zdjęcia robić na jakiś temat. I jeżeli już ten temat złapiemy, to żeby nie było wątpliwości, tak, że na obszarze wielkości stołu my mamy rozgwiazdę, tak, i ona zajmuje 10% kadru. No tak. Prawda? Więc to fajnie, żeby widz, albo też, no też czasami trafiam na jakieś swoje starsze zdjęcia i zastanawiam się, co ja sfotografowałem, jaką miałem intencję. Nie zostawiłeś podpisów sobie? No nie, właśnie nie zostawiłem, wiesz, takiej strzałki położonej na dnie, że tam coś fotografuję. Już z reguły staram się po prostu tak wypełnić ten kadr obiektem, żeby wiadomo było, o co chodzi. No więc to jest jakiś tam drugi problem. No i później dochodzi taka twarda już umiejętność fotografowania poprawnie technicznie, czyli no musimy kumać po prostu, jak ustawić ostrość, jak ustawić ekspozycję, jak to oświetlić. To jest być może najtrudniejsze, ponieważ automatyka tych wszystkich urządzeń tak nam teraz pomaga na powierzchni, że masa ludzi, która robi dobre zdjęcia, po prostu ma czuja, ma taki zmysł. No, nie skupia się już na tym, jak to wszystko tam ze sobą powiązać. No, a pod wodą jest tak, że po prostu my bardzo dużo obrazów rejestrujemy w ustawieniach manualnych, to znaczy ustawiamy osobno czas, osobno przesłonę, kręcimy tam tym pokrętłem od mocy lampy i to wszystko ze sobą trzeba powiązać w taki sposób, w jaki na powierzchni to się nie dzieje. Aparat po prostu nie wie, że nurkuje i próbuje fotografować to, zarejestrować ten obraz
tak, jakby to było na powierzchni. No, a to jest inne środowisko. Autofokus gubi się? Nie, autofokus działa. Tylko to bardziej chodzi o sprawy ekspozycyjne, że po prostu to nie wychodzi tak, jak ten obraz nie jest taki, jakbyśmy go sobie wyobrażali. I powiedzmy, jakie są trendy w fotografii podwodnej. Tak, że mamy tam oświetlony, kolorowy pierwszy plan, potem fajną granatową wodę. Mhm. No to tak z automatu bardzo rzadko wychodzi. To ja bym jeszcze do tego dorzucił, no bo to na powierzchni jest zmiana obiektywu, to jest pikuś, nie? Aha. A tutaj rozumiem, jak mówisz, co będę fotografował, to muszę pomyśleć, czy ja będę robił makro, czy tak. Nie. Tak. A to jest też dobry wątek, bo wiesz, to trochę zależy też od sprzętu, który wybierasz. I zresztą na powierzchni jest podobnie. To znaczy, jeżeli masz lustrzankę, do której wpinasz jakiś obiektyw, to najczęściej wiesz, dlaczego wpiąłeś ten obiektyw. Bo go mam. Bo go masz. Jak masz 3, to, albo 6, to rzucasz kostką. Tak. No więc pod wodą najczęściej ci, którzy mają lustrzanki albo aparaty bezlusterkowe, bezlusterkowce ze zmienną optyką, też najczęściej wiedzą, albo przynajmniej nastawiają się na jakiś typ fotografii. I oczywiście to się kończy tym, że idziesz z obiektywem makro na zrobić jakieś zdjęcia ślimaków nagoskrzelnych, a obok przepływa rekin wielorybi, prawda? I w zasadzie możesz tylko popatrzeć na niego z uwagą. Stąd to GoPro na tym. Stąd tylu jest fotografów podwodnych korzystających z usług terapeutów, prawda? Psychoterapeutów, bo się już z czymś takim spotkali. Ale jest na to rozwiązanie, to znaczy jeżeli chcesz mieć zdjęcia odlotowe, jeżeli chodzi o jakość, no to podejmujesz takie ryzyko, prawda, że czegoś nie sfotografujesz, ale jeżeli trafisz, no to będzie to high-end. Ale jest na to rozwiązanie też, które też stosuję w miejscach, gdzie na przykład nie wiem, co będę fotografował, to są aparaty systemy ze zmienną optyką mokrą, tak zwaną, czyli mam aparat z zoomem takim powiedzmy trzykrotnym, taki powiedzmy, który pozwala sfotografować średniej wielkości obiekty, ale mogę z przodu obudowy mogę dopiąć konwerter szerokokątny albo soczewkę makro. I w związku z tym mam w zasadzie pełny zakres kątów widzenia i do dużych, i do małych obiektów. I to rozumiem pod wodą robisz wtedy. I to robisz pod wodą, bo to się dopina na zewnątrz obudowy i dopina się do portu z przodu. I człowiek ma taki, pomijając to, że tego jest z reguły za dużo, wiesz, można zgubić. No, tak. Zawsze jest wesoło jakoś z tym. Jak na przykład patrzę sobie na fotografów ślubnych, czy tych zwykłych od reportażu, to oni są obwiesieni, nie wiem, 3-4 aparaty, 5 obiektywów. Tak, to się nie sprawdza. Nie sprawdza się. To się nie sprawdza. Raczej jeden obiektyw, jeden aparat. Znaczy, wiesz, najbardziej się sprawdza to, że wiem, co chcę, jeżeli już wiesz, co chcesz sfotografować, wiesz gdzie, wiesz kiedy, no to po prostu to się najlepiej sprawdza. I masz czas na to, to się sprawdza najlepiej i z reguły przynosi doskonałe efekty. A jeżeli wchodzisz pod wodę z nastawieniem, że spróbujesz sfotografować wszystko, masz duże oczekiwania, to z reguły się kończy to dużym zużyciem powietrza, rozczarowaniem, jakimiś napięciami w zespole. No to fajnie, bo nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć. I tutaj ta fotografia podwodna jest też takim przykładem. Czy zdarzało ci się pewnie, nie wiem, 7 razy wchodzić w to samo miejsce i polować na coś? No, zdarzało mi się to dziesiątki razy. Tam, gdzie dużo nurkujemy, tam, gdzie pracuję, to dziesiątki razy po prostu, jeżeli nie setki. Więc i często pozostaje dalej uczucie niedosytu. A to na co najdłużej polowałeś? Wiesz co, na przykład wielokrotnie robiłem podejścia do fotografowania takiej rodziny delfinów w lagunie na takiej dużej rafie Sataya, w centralnej części morza, tej egipskiej Morza Czerwonego. I wreszcie zrobiłem dobre zdjęcie, ale po prostu długo się przygotowywałem. Patrzyłem, jak się zachowują ta rodzina. One ogólnie są dosyć puchliwe, bo to są takie delfiny długoszczękie, dużo bardziej puchliwsze, dużo bardziej puchliwe niż butlonosy, które często towarzyszą nurkom pod wodą. A te raczej odpływają od ludzi, tam się tylko snorkluje, więc to nie jest nurkowanie ze sprzętem. No więc trzeba być przygotowanym do po prostu do freedivingu, albo przynajmniej do takiego snorklingu z zanurzeniem na parę metrów. No i dobierałem parametry ekspozycji szybko, ile wiesz, że to muszą być jednak zdjęcia poklatkowe, bo to się dzieje szybko i zrobiłem wreszcie zdjęcia, trafiłem na dobrą przejrzystość, na dużą grupę delfinów, zrobiłem takie zdjęcia, z których jestem zadowolony.
Brzmi super, ale teraz sobie mówisz, że to było freediving. To było takie nurkowanie ze wstrzymanym oddechem. Mhm. Ze wstrzymanym oddechem. Tak, nazwijmy to freediving. Tak, nie bójmy się tego. O ile sobie w nurkowaniu sprzętowym wyobrażam tym wielkim aparatem, a ja tak na wstrzymanym oddechu to nie przeszkadza, nie jest trudniej? Myślę, że trochę jest. No właśnie. To jest właśnie tutaj mocy daje ta adrenalina, wiesz. A inaczej się ustawia, nie wiem, aparat, żeby był, nie wiem, ujemnie pływalny czy dodatnio? Nie, no wiesz co, no to były zdjęcia w świetle zastanym, więc to był po prostu aparat w obudowie okay. I tyle. Nie te wszystkie takie lampy rozstawione. Bez tych pająków. Bez tych pająków. Tak. No właśnie, a z tymi pająkami to rozumiem, takich wraków to już konieczność po prostu. No nie, no właśnie często jest tak, że i w jaskiniach, i we wrakach. A ty tak wciągniesz w ogóle w stronę tej fotografii jaskiniowej i wrakowej. To jest ładne, fajnie to wygląda na zdjęciach, nie? Nie, często jest tak, że właśnie światło jest takie offboardowe, to znaczy fotograf ma aparat, a wszystkie światła są na zewnątrz, czyli fotografuje w ogóle bez światła na obudowie, czy światła w ręce. Wszystko się, jeżeli korzystamy ze sztucznego światła, no to wszystko się dzieje tam poza moim aparatem. I to daje w sumie też taki dobry przestrzenny efekt. Powiedz mi, bo uczysz fotografii podwodnej, jakby nie było. Staram nie? się, tak. Co jest takie, nie wiem, najtrudniejsze może dla początkujących fotografów? Wybrać temat. Definitywnie wybrać temat. To jest, i co jest cudowne, że oglądamy pierwszą serię zdjęć po pierwszym nurkowaniu kursowym, po tym, gdzie mówimy w zasadzie o tym, co ustawić na dzień dobry i jak nie zalać aparatu, czyli jak go poprawnie, poprawnie zamknąć obudowę, no bo to też no oczywiście tak. nie zawsze jest oczywiste. I oglądamy zdjęcia i komentujemy wybór tematu i ewentualnie kompozycję, bo to jest dosyć mocno powiązane. I następne nurkowanie to jest po prostu game changer. Tam po prostu nagle jest setka dobrych zdjęć, takich przyzwoitych. Okay. Więc ten element jest bardzo prosty, bo ludzie sobie po prostu nie... Emocje nas wszystkich ponoszą, tych doświadczonych fotografów też, jeżeli trafiają w miejsca, gdzie bardzo chcieli być, gdzie bardzo im na czymś zależy. Jest wszystko jeszcze, nie? Jest wszystko i po prostu trzeba to sfotografować. Nas też ponoszą emocje. Więc ten taki cool feeling tutaj przy fotografii jest super, a łatwiej osiągnąć go, jeżeli rozumiemy, co działa, a co nie działa. Więc to często kursie poprowadzonym przez doświadczonego fotografa, to się zmienia z nurkowania na nurkowanie. To jest taki klik i nagle zdjęcia zaczynają wychodzić i zaczynamy się zajmować innymi rzeczami. Ja sobie wyobrażam, ja bym chciał mieć wrak z rafą koralową w jakiejś jaskini. Nad tym rekin. Tak. Obok tak, i tak, na pierwszym planie ślimak nagoskrzelny. No oczywiście. Nie? Czerwony. Tak. Zapraszam. No. Zaczynamy jutro w Deep Spocie. Prosto. Wrzucimy wrak. Jest jaskinia, wrak. Wszystko. Ślimaka się dociąga. To winniczka jakiegoś weźmiemy. Tak. A powiedz mi o tym zlocie fotografów w Chorwacji. Tak. To w ogóle jest taka fajna sprawa. W ciągu ostatnich paru lat udało się nam zintegrować, czy też jesteśmy w procesie integracji środowiska fotografów podwodnych w Polsce. Zaczęliśmy na Wisie, w bazie Nautiki na Wisie i na takim spotkaniem towarzyskim, który no, w tym roku będzie już szóste spotkanie. Przyjeżdża tam od 25 do 30 paru osób i to nie są ani warsztaty, ani kurs, po prostu to jest spotkanie towarzyskie ludzi fotografujących, ale masa inspiracji, gdzie pojechać, czym się fotografuje. No ludzie oczywiście przywożą ze sobą setkę kilogramów sprzętu, którym sobie można pomacać, pooglądać, powymieniać, wymienić opinię na jego temat. Czy ludzie z GoPro są mile widziani? Oczywiście, ktoś musi pozować. Nie, no żarcik kosmonaucik, ale wiesz co, no po prostu GoPro nadaje się super do robienia filmów, a ma swoje ograniczenia w fotografii. Oczywiście jak nie ma nic innego, to też GoPro można zrobić fajne zdjęcie, jest mały przede wszystkim, ale jest to mały sprzęt, więc wygodny, poręczny, no ale ma sporo ograniczeń. No tak. To jest do filmowania, prawda? Do fotografowania może czasami przy okazji. No i trzeba jeszcze powiedzieć, że to środowisko fotografów podwodnych to jest bardzo sympatyczna grupa ludzi. Otwartych, chętnie dzielących się wiedzą. Tu nie ma napiny, przynajmniej w takim, no po prostu ten social jest tam świetny.
I tam wymyśliliśmy również, że fajnie byłoby się też czasem spotkać w Polsce. I po konsultacjach z Frankiem Przeradzkim uzgodniliśmy, że DeepSpot będzie rewelacyjnym miejscem do tego. I w tym roku odpalamy jutro trzeci fotoweekend, czyli takie styczniowe spotkanie fotografów. Trochę gadania, sobota wykłady, opowieści o różnych miejscach fajnych i prezentacje zdjęć. I w niedzielę nurkowanie, ale znowu takie, nie, to nie jest warsztat, to nie jest kurs, po prostu okazja do wspólnego ponurkowania. A co równie ważne, wystawa zdjęć zawsze paronastu nowych autorów, których zdjęcia można oglądać później przez rok w DeepSpocie. Więc to jest fajna sprawa, bo widzimy też, co ludzie fotografują, gdzie fotografują. Właśnie, żeby się zainspirować. Ludzie się troszeczkę angażują w to, prawda, wydłubują z dysków różne zdjęcia i wreszcie je pokazują światu. Mamy fajnego sponsora, firma DigiPrint, prowadzona też przez naszego kumpla Nurka, po prostu zapewnia wydruk na maszynach HP tych prac, więc odbywa się to w maksymalnie profesjonalny sposób. Czyli w wakacje Chorwacja, zimą Mszczonów. I teraz uważaj, od zeszłego roku odpaliliśmy również konkurs fotografii podwodnej. Sowicie nagradzane są pierwsze miejsca przez paru sponsorów wyśmienitych. W tym roku będzie można w Mszczonowie zobaczyć efekty, znaczy jakie prace zostały nagrodzone. O. Mamy nadzieję, że jedna ściana będzie ścianą konkursową i mamy nadzieję na to, że tych prac napłynie w tym roku więcej. No bo wiadomo, że początki są zawsze troszkę skromniejsze, ale liczmy na to, że to będzie po prostu duży polski, ogólnopolski duży konkurs fotografii podwodnej. Pięknie. Powiedz mi jeszcze o tych wyjazdach fotografów w Chorwacji, bo mi to się bardzo podoba. Dużo ludzi z aparatami. Wy macie jakiś taki tam temat przewodni, dzisiaj fotografujemy wraki i tam wszyscy sobie płyniecie? Czy jak to wygląda? Wiesz co, na Wisie jest tak, że prawie w każdym miejscu jest jakiś wrak, więc fotografujemy wraki, fotografujemy ślimaki nagoskrzelne na wrakach, fotografujemy promienie słońca przebijające się przez zardzewiałe wraki i fotografujemy, wiesz, ludzie mają bardzo różne potrzeby fotograficzne, na przykład i mamy też tam taki wewnętrzny, powiedzmy plebiscyt, nazwijmy to w ten sposób, czy wewnętrzny konkurs na zakończenie tego spotkania. I tam to nie jest tak, że wraki tylko, wiesz, są tematem. Ludzie fotografują jakieś małe rzeczy. Jest czas przede wszystkim na fotografię, więc ludzie sobie fotografują różne rzeczy, na które potrzebowali czasu i nigdy nie było im to dane. A wieczorem się spotykamy. To nie jest tak, że nie pijemy wina. Chciałbym zdementować te pogłoski. Pijemy białe wino i oglądamy zdjęcia i te zrobione na bieżąco i te z roku, który właśnie minął. Czyli idealne miejsce dla fotografów. Nikt się nie wkurza, że ktoś długo wisi nad jednym miejscem. Wkurza się tylko skiper łodzi, który chciałby iść na obiad, bo tam żona czeka na niego z obiadem, a wiesz, to są nurkowania po półtorej godziny, a robimy takie dwa, więc to jest tylko skiper. Kapetan jest tylko zniecierpliwiony, reszta się świetnie bawi. Ile można fotografować to zwierzątko? No właśnie bardzo długo. Okazuje się, że bardzo długo. Tak. Bardzo fajnie. Miałem okazję, chcę się kiedyś tam wybrać, pewnie się uda. Nie wahaj się. Daleko. Już latasz samolotem. No tak. No ale na wiz dożeglowałem to. I z Milką nagraliśmy odcinek chyba z 2 lata temu. Tak, no więc masz przetarte ścieżki. Tak, wiem gdzie. Wiesz gdzie. Powiedz mi, znudzi ci się ta fotografia podwodna, czy nie? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest taka ścieżka otwartego końca jestem pewien, że każdy fotograf ma po prostu takie przypływy inwencji i energii do fotografowania i odpływy. I na początku mnie to jakoś deprymowało i byłem trochę może rozczarowany, że tak mi wena siada, ale potem się okazało, że to wraca, że wraca znowu taka dobra energia do fotografii. I kiedy rozmawiam o tym z koleżankami, z kumplami, to ci, którzy fotografują długo, potwierdzają, że też to u siebie czują, że po prostu czasami jest taki flow po prostu, że wchodzisz do wody, czy jesteś na jakimś wyjeździe i to wszystko gra. Masz pomysł na zdjęcie, to wszystko wychodzi. Jesteś skoncentrowany, skoncentrowana i po prostu napierasz. I te zdjęcia po prostu masz parędziesiąt bardzo dobrych zdjęć tam z tygodnia nurka, takich bardzo dobrych.
No a czasami jest tak, że jedziesz na wyjazd i nie dość, że nie masz pomysłu, to jeszcze coś uszkodzisz, coś sobie źle poustawiasz, zanurkujesz z zatkanym obiektywem, na przykład z zatyczką na obiektywie, a tu przypływa rekin wielorybi, prawda? Ty masz zatyczkę na obiektywie. Przepełniona karta. Zepsuta karta. No, tam wiesz, przepełniona karta, to jeszcze wiesz, to się jeszcze da naprawić, ale wiesz, na przykład tam przeskoczy ci jakieś tam, jakieś pokrętełko i po prostu... Brak baterii. Brak baterii jest typowy, albo właśnie to, że ostrość jest już nie do ustawienia, albo coś się zawiesiło. O, no to już są takie małe ludzkie dramaty, prawda, które się też niestety się też zdarzają. Ale z reguły jest to wynik tego, że znowu jest za duża napina, za duża presja czasu. I tego też się uczymy, że jeżeli jest mało czasu, to znaczy, że to nie jest dzień na fotografowanie. No, trzeba go zostawić, ten sprzęt, bo jeszcze sobie coś dokręcisz. Józek, idziesz? Tak, tak, już idę, tylko tu sobie jeszcze coś zapnę. No i potem się kończy tym, że po prostu mamy aparat otoczony litrem wody, prawda, w obudowie. Nie ma jakichś procedur awaryjnego wystrzelenia? Nie, no jest, są oczywiście. Oczywiście są procedury awaryjne, one polegają na tym, żeby natychmiast wrócić na łódkę, iść do baru, do barku lokalnego, zrobić sobie drinka i spokojnie ten dzień już spędzić na relaksie. Bo już z aparatem tam zalanym mokrą, słoną wodą, to nic się nie robi. To nie jest tani sprzęt, nie? To nie jest tani sprzęt, ale dla wielu osób jest to impuls do tego, żeby zmienić sprzęt. Słuchaj, w ogóle, wiesz, no trzeba patrzeć na takie rzeczy pogodnie, prawda? Jeżeli nie jesteś posiadaczem najdroższego aparatu, najlepszego modelu, tylko to jest gdzieś niżej, no to zawsze jest to impuls do zmiany. Ja się śmieję, bo mój iPhone zawsze się psuł dzień przed premierą nowego. No właśnie, więc wiesz jak rozumiem to działa wszystko. Wiesz, mamy wiele przykładów, gdzie na przykład rodziny nękane przez ojców czy żony problemami z tym, że trzeba byłoby wreszcie zmienić sprzęt, mówią, słuchaj, no już kup sobie ten sprzęt, bo już nie możemy patrzeć, jak cierpisz. To jest pewna subkultura, z całą pewnością to, wiesz, ci fotografowie podwodni, fotografki podwodne, to jest pewna subkultura w nurkowaniu. I zawsze za mało światła pewnie. No, zawsze jest za mało światła, oczywiście. Zawsze woda mogłaby być bardziej przejrzysta, ale są też pozytywne aspekty. Na przykład to jest na tyle wdzięczna grupa ludzi, że tam, gdzie wszyscy wychodzą, mówią, Jezu, ale bez nadziei, to gość podchodzi i mówi, słuchaj stary, możemy tam wrócić, bo wiesz, tam były takie w mule, były takie małe rureczki z takimi robaczkami, wiesz, i ja bym jutro sobie wziął jeszcze taką soczewkę, żeby to... Słuchaj, to są cudowni ludzie, po prostu im się zawsze wszystko podoba. No, naprawdę, pod tym względem są po prostu perfekcyjni. Właśnie obaliłeś mit, który powstał gdzieś w podcaście, że muł na 200 metrach wygląda tak samo. To przez absolutnie nie, absolutnie nie. Muł na każdej głębokości, na każdej szerokości geograficznej wygląda inaczej i można go inaczej sfotografować. No ale to wypatrzeć takie rureczki to już w ogóle. I to są, słuchaj, to jest grupa ludzi, której się nigdy nie nudzi. Oni mogą wejść stary 20 razy w to samo miejsce i za każdym razem będą szczęśliwi, że zrobili lepsze zdjęcia. Na safari wrakowych na przykład, takich fotograficznych, na Tisselgormie z reguły się robi 3 nurkowania. Na tym wraku Tisselgorma z... Wielki wrak, 143 metry, fracht z II wojny światowej, świetne miejsce. Ale 3 nurkowania dla fotografa na takim wielkim wraku, to jest za mało, więc z reguły tam staliśmy po 2 dni, robiąc 5 do 7 nurkowań. I wtedy dopiero, tak gdzieś od 3 ludzie zaczynali... Kumać, nie? A jest, teraz muszę wrócić do takiego motocykla. I ja mu wtedy, wiesz, zrobię zdjęcie. No, to jest fajne. Jak nurkujecie tak co roku na danym wraku, to pewnie widzicie tam erozję, to zniszczenie, to wszystko. No tak, to widzimy te rzeczy i mamy materiał, który to pokazuje, wiesz. Powiedzmy, że wraki, te egipskie wraki, to zostały najbardziej zniszczone przez łodzie, które do nich cumowały, ale oczywiście też, wiesz, wraki nigdy nie będą wyglądały lepiej niż w tym dniu, w którym nurkujesz. Zawsze później będą bardziej maltretowane, zeżarte przez korozję, ale... Spieszmy się fotografować wraki tak szybko odchodzą, dokładnie tak. I niestety też z rafami tak jest, że szczególnie w ostatnim roku, pierwszy raz widziałem w październiku,
że rafa w Egipcie zaczęła być biała, że zaczęła bieleć i blaknąć. I liczyliśmy przez lata na to, że Morze Czerwone to ominie, że jest to najdalej wysunięta na północ taka rafowa strefa, ale no niestety zaczyna się na południu, tam gdzie było płytko, gdzie jest mały ruch wody, w takich zamkniętych lagunach, po prostu ewidentnie, to już nie jest przypadek, tylko po prostu koralowce bieleją. Więc tego niestety, tego też doświadczamy i to też dokumentujemy. No to akurat, no a to z Marią Sotek nagrywałem odcinek o przesadzaniu i w ogóle ratowaniu rafy koralowej. Mm-hmm. Także też ciekawe w ogóle podejście, że można uratować i przesadzić rafę, nie? No tak, znaczy można przesadzić koralowce, tak, a rafy, tak, która jest tworem geologicznym, tak za bardzo już no, przesadzić nie możemy, prawda? Tak. Niestety to w niektórych miejscach po prostu ta rafa zniknie. A powiedz mi, fotografujesz też coś w jeziorach, czy raczej te morza, oceany? Wiesz co, biorąc pod uwagę to, że dużo nurkuję, bo to jest moja praca, więc też nie mam za dużo i pracuję głównie poza granicami kraju, więc na to nurkowanie w Polsce niestety, i podkreślam właśnie to, że niestety mam mało czasu. Było fajnie, kiedy baza na Zakrzówku naszym krakowskim działała. No i teraz znowu Zakrzówek jest otwarty, więc mam nadzieję, że tam wrócę. Przynajmniej na Zakrzówek. I to jest też świetna fotografia i masa fajnych tematów, takich bardzo niewyeksploatowanych i nieewidentnych. I myślę, że to są osoby, Arek Budajew, zresztą jego zdjęcie jest tutaj będzie na wystawie w tym roku, jest przykładem takiej osoby, która po prostu eksploruje polską przyrodę właśnie w jezior i robi świetne zdjęcia. No z takiej polskiej przyrody to zaskoczyły mnie zdjęcia meduzy w Opolu, w Kamionce, Piast. No proszę. No i krewetki. No krewetka okej, okay. To krewetka jest mi znanym. I meduski, nie? Ale meduski. Tak. No to w ogóle, no są zdjęcia w internecie, więc musi być prawda. No tak, no to jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle ta presja właśnie, że gdzieś jesteś, jeżeli nie zrobiłeś zdjęcia, to znaczy, że nie było. No prawda? Oczywiście. Nie? To też jest jakiś wytryk dla nas fotografów, bo ktoś coś mówi, prawda, że widział, wiesz, widziałem swojej rekina tygrysiek, ale masz zdjęcie, no nie, a to spadaj. Ale to można pewnie od takich fotografów podwodnych kupić zdjęcia. Nie masz zdjęcia, to znaczy, że to się nie wydarzyło. To na takich właśnie safari powinny być. Czy taki fotograf jest jeden na grupę, robi zdjęcia dla każdego. Ludzie to potem podpisują swoje. Także moje, że byłem, widziałem. Tak. No, trochę do wody nie wszedł. To znaczy, wiesz, to znowu zależy od podejścia, ale najczęściej wiele osób dzieli się swoimi zdjęciami. To jest super też, no bo wiesz, no, masz pamiątkowe zdjęcie zrobione dobrym sprzętem przez kogoś, kto to kuma i jest fajna pamiątka, którą można poczęstować w domu, prawda, pokazać rodzinie. To jest super. Bo żyć z tego trudno. Raczej jest to elegancki sposób na wydawanie pieniędzy niż na zarabianie. Przy tym zalewie materiału zdjęciowego, gdzie często ludzie po prostu oddają za satysfakcję, znaczy podarowują zdjęcia za satysfakcję publikacji w jakimś czasopiśmie. W sumie to jest hobby, nie? A to zobowiązuje. No. Wiesz coś o tym, prawda? Tak. No, na hobby się jeszcze chyba nie da zarobić aż tak. Ale za to można fajnie przeżyć życie. Dokładnie tak. A o to też chodzi. I tym miłym akcentem kończymy odcinek o fotografii. Tak. I zapraszamy na kursy oczywiście. Na kursy, na wyjazdy fotograficzne. Do udziału w konkursach. Na spotkania towarzyskie na Wisie. Tak, zapraszamy. Jest tego trochę. Jest tego coraz więcej i jest nas fotografów podwodnych w Polsce coraz więcej. Ja stałem się fotografem podwodnym, robiłem zdjęcia iPhone'em. Wiesz, nie ma... Ale na słodko, czy jak zrobiłeś? Nie, no spałne w koparkach. Więc nie ma takiego kryterium, że od jakiegoś poziomu sprzętu albo typu sprzętu fotograficznego zdobywa się Nikonowcy tytuł. Na lewo, Canonowcy na prawo. Nie ma, właśnie czegoś takiego na szczęście nie ma. Super, bardzo dziękuję. Również dziękuję i co, powodzenia. Nawzajem. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.